Hej kochani, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Trolla. Dzisiaj mam dla was podsumowanie tych polskich zdrapek, które drapałem. Część drapałem na kanale, pokazywałem wam, a część zdrapałem sobie sam. I tak te zdrapki sobie leżą, leżą w tej szafie, leżą, no i wypadałoby w końcu podsumować, czy coś tutaj wygraliśmy, czy nie. No także zobaczymy. Te zdrapki zdrapywałem faktem prawie rok temu już. No ale ten czas tak szybko leci, że to po prostu jest jakaś masakra. Ale dobra, mamy polskie zdrapki, które muszę, no nie wiem co z nimi zrobić, bo do Polski się na razie nie wybieram. Także dajcie mi w komentarzach jakiś pomysł, co mogę zrobić z tymi wygranymi zdrapkami. Czy ktoś się potrzebuje, czy komu się wysłać. Piszcie, zobaczymy jakie macie propozycje na dole pod filmem. A ja przejdę do sprawdzenia, które były wygrane i ile myśmy tu w ogóle wygrali i ile myśmy w ogóle zainwestowali. Także zobaczmy, mamy tutaj super linię za piątala, krzyżówki za piątkę, to mamy 10, kolejna krzyżówka 15, krzyżówka 20, 25 złotych, 30, polska, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. To były za 5 złotych zdrapki, 100 złotych, a tych za 3 mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Także 30 zł łącznie za zdrapki o wartości 3 zł i za te daliśmy 100 zł. Czyli łącznie 130 zł. Żeby to jakoś zgrabnie poszło, ja podzielę tak sobie na dwa rządki zdrapki wygrane i przegrane. Tutaj mamy wygraną, wygraną, ta jest przegrana, przegrana, przegrana. Zobaczcie, nawet nie zdrapałem jej, tylko sobie już byłem taki chyba zmęczony tych krzyżówek, że po prostu sprawdziłem, czy są trzy te same literki pod tą warstwą ścierną i po prostu, bo już nie miałem po prostu siły drapać tej zdrapki. Tutaj jest jakaś wygrana malutka pewnie. Tutaj są trzy inne symbole. Tutaj mamy wygraną. I tutaj mamy przegraną. I tutaj mamy też przegraną. Dobra, to też sobie odłożymy na bok i zobaczymy ile tutaj jeszcze mamy. Mam nadzieję, że się nie pomylę, także jak coś to piszcie w komentarzach. Tu mam 21. Ta jest przegrana. Tutaj chyba też nie mamy nic. Tutaj też nie. Trzeba się zmienić. Tutaj mamy 30. Tu mamy piątala. To jest trafiona. I siódemka. Tutaj trzeba było znaleźć siódemkę, nie? Tak, tutaj nie mamy siódemki. Tutaj też nie mamy siódemki. Tu też nie mamy siódemki. Tu też nie mamy siódemki. Były kiepskie. Zobaczmy w tej, polska, 27, 29, ta jest pusta chyba, 13, tutaj też nie mamy chyba nic, 13, 34, tutaj tak sobie pozmazywałem, pamiętam nagrywałem, bo to było dość, to było obok, mieliśmy 16, no to ja się tam jarałem, że było 17 obok, tak samo tutaj. Miałem 35, a było 34, dlatego tak zmazywałem te sumy tam pod tym, ale przez to mi jest tylko ciężej zlokalizować moje wygrane zdrapki. 17, 27, 26, 13, 25. Tutaj też nie mamy. O, tu polska, mamy piątkę. 11 numerek. Tutaj mamy 12, tutaj nie mamy też nic.
A w super liniach. Tu mamy piątaka. Baloniki, kości i krab. Zgadza się? Kości, krab i balony są. Dobra. Tu mamy piątaka. Podkowy nie ma chyba, nie? Podkowa. Nie ma podkowy. Tutaj chyba więcej nic nie ma. Dobra, mamy tu piątkę. Krzyżówka. Mamy BBB, także tutaj coś weszło. Dobra, będziemy zaraz patrzeć, co takiego ciekawego. Tutaj mamy chyba w bonusie dyszkę. Krzyżówka kolejna. Tu mamy trzy inne symbole. G, R, M, także tutaj nic nie ma. I w super liniach. Mamy kwiatka? Nie mamy kwiatka. A są symbole trzy inne. Y, L i A chyba, J. Tak czy siak, ta zdrabka też jest niewygrana. No dobra. Ułożymy sobie te przegrane zdrabki tu. Okidoki. No to sprawdźmy. Okej. To przejdźmy do podliczenia wygranych. Najpierw tak, tu mamy zdrabkę krzyżówkę. Na pewno mamy tutaj w bonusie dyszkę. Ale czy mamy też jakieś trzy słowa chociaż? Na lewej stronie chyba mamy tak, tu mamy jeden wyraz, tutaj jest drugi. Mamy literkę S, nie ma. Ale czy jest trzeci? Jest trzeci. Atol? A może czwarty będzie? Literka K nie ma. Ary też nie ma. No dobra, to tu mamy jeszcze trzy wyrazy, czyli krzyżóweczka daje nam 15 zł. Okej, mamy 15. Druga krzyżówka. Co my tutaj mamy, że myśmy tutaj coś wygrali? Szukamy. Tutaj nie ma ani jednego chyba słowa, z tego co widzę. A z tej strony? Tu mamy mima. Ada. Ojej, ale ja jestem normalnie chyba ślepy już. Kto mi powie, gdzie jest trzeci wyraz? Mamy Adę, Mima. Coś tu jeszcze musi być. Ale co? Ale szok, normalnie nie widzę. Ale jaja. O, tu mam. Yard. No dobra, tu mamy trzy wyrazy i chyba się nie pomyliłem. Chyba nie ma czwartego. A jak jest, może wam się to zobaczyć. Zobaczymy. Jak widzicie jakieś błędy w moim drapingu, no to dajcie znać w komentarzu pod filmem. Proszę was bardzo. Czyli mamy tutaj 15 i 5, mamy 20. Okej. Okay. Super linie za piątaka. Tu mamy też piątkę tylko. I tylko piątkę. Z tego co mi się wydaje. Chyba, że się pomyliłem, ale mam nadzieję, że nie. Okej. Okay. To mamy 25 zł. Polska. Uwaga, tu mamy piątaka. I tylko piątaka, czyli 30 zł. Tutaj mamy 30 i to jest też 5 zł, czyli mamy 35. Teraz przejdźmy do tych zdrapek, które kosztowały mnie 3 zł. Także mamy 30 zł na razie, tych większych. A tutaj tak, eksplozji owocowej mamy trójkę tylko chyba. Truskawka może jest jeszcze? Ktoś może nie zdrapałem? Nie, chyba nie. Okej, okay. Tutaj mamy 3 złote. W tej mamy ile słów? Mamy słowo gra. Mamy słowo rynna. I mamy kreta. I to chyba na tyle. 3 słowa, czyli 3 złote. Czyli tu mamy już 6. W tej owocowej eksplozji mamy tylko to. 3 złote, to jest 9. I w tej krzyżówce mamy baobab, alba i... Czy my coś tu jeszcze mamy? Coś tu musi być. Jardy.
A, tu jest jeszcze ten tenis. Dobra, też trzy wyrazy, chyba że coś przeoczyłem. Czyli kolejna trójka, czyli tu mamy 12 zł, tak? Czyli tu było 30, 12, 42 zł na wydanych 130. Także szału nie ma, ale tragedii też nie ma. I teraz tak, proszę Was w komentarzach, napiszcie mi, co mam z tymi zabawkami zrobić, bo ja niestety, ale w tym roku chyba do Polski też nie pojadę, bo chyba że te kwarantanny zniosą mi w ogóle te obostrzenia, ale póki co nie widać końca tego całego badziewia. A ja nie mogę sobie pozwolić na przebywanie 2 tygodni na kwarantannie w domu. Także w tym roku no, może być ciężko, żeby do Polski pojechać i żeby te zdrabki w kolekturze wymienić. Także czekam na Wasze sugestie, co mogę z tym zrobić, może komuś wysłać, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach. No ja niestety tego osobiście wymienić w Polsce nie mogę. Także tutaj mamy 42 zł, zainwestowaliśmy 130. Mam nadzieję, że się nigdy nie pomyliłem. Jak się gdzieś pomyliłem, to tak jak mówiłem wcześniej, dajcie znać. Dziękuję Wam za uwagę. No i co? Kolejny odcinek to już będzie chyba ze zdrabkami norweskimi. Także trzymajcie się, życzę Wam miłego dzionka. Heja, pa!